Witam wszystkich piątego dnia zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy. Dziś z wcześniej zaplanowanych dwóch treningów odbędzie się tylko jeden. Jak to określił jeden z asystentów trenera Sousy, cytuję, aby lepiej zarządzać obciążeniem treningowym. Także trening rozpoczął się o godzinie 10. Dziennikarze byli wpuszczeni, jak w większości sesjach treningowych, tylko na 15 minut. Od zwykłej rozgrzewki poprzez rozciąganie i w momencie, kiedy dochodzi już do spraw taktycznych, gierek, jesteśmy wypraszani. Także zapraszam na krótki materiał z piątego dnia przygotowań kadry w Opalenicy. Będzie też rozmowa z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim o sprawach medycznych oraz małe podsumowanie wczorajszego wieczoru popołudnia przez team menadżera Jakuba Kwiatkowskiego. Mamy parę drobnych tam urazów mięśniowych. Większość tych zawodników z tymi urazami trenuje normalnie. Jak widać właśnie w tej chwili wchodzi Paweł Dawidowicz. On po urazie mięśniowym już wraca dość sprawnie, szybko do pełnego treningu. Myślę, że to jest kwestia paru dni. Maciej Rybus podobnie, minimalnie wolniej, ale też to jest kwestia dni, kiedy wróci do pełnego treningu. Także tak jak wczoraj mówiłem, nie ma żadnego ryzyka, że ktoś wypadnie, ktoś nie zdąży na Euro. Arek Milik dzisiaj ma trening na basenie i nic się nie zmieniło od wczoraj. Plan jest cały czas taki sam i ciężko powiedzieć, ile to potrwa, czy parę dni, czy w czarnej wersji paręnaście, ale na pewno wróci do pełnego treningu i wtedy, tak jak wczoraj mówiłem, się okaże, czy wszystko gra, na co liczymy, jesteśmy przekonani. Zawsze ten mały ułamek niepewności zostaje tylko. Czy to jest takie standardowe uszkodzenie łąkotki z punktu widzenia medycznego, czy to w takich urazach mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane sytuacje? Nie chciałem szczegółowo opowiadać, czy to uszkodzenie łąkotki, czy czegoś innego. To jest drobny uraz kolana. Uraz, z którym można normalnie grać. Nie grozi to, to jest najważniejsze w tym całym planie, że nie grozi to żadną nagłą, wielką kontuzją. Po prostu w czarnej wersji okazuje się, że dyskomfort, jakieś dolegliwości bólowe mu nie pozwolą na w pełni normalną funkcję na boisku, ale można z tym normalnie grać i po prostu mamy się wszyscy przekonać, że jest ok i wraca do gry. Dzisiaj wszyscy są na 100%, poza jednym zawodnikiem, który też jest na treningu. Jeszcze czuję się tak na 70-80%, także ostatni taki niedobitek, ale wszystko pod kontrolą tutaj. Akurat ma jedną z najważniejszych chwil w swoim życiu będzie przeżywał, bo żona Piotrka, Laura, spodziewa się dziecka lada dzień jest zaplanowany poród i Piotrek oczywiście dostał zgodę selekcjonera na opuszczenie obozu. Dzisiaj wieczorem on wyjedzie i dołączy do swojej małżonki. Chce być przy tym ważnym wydarzeniu, także oczywiście tutaj wiadomo, że nikt nie będzie zawodnikowi tutaj problemów żadnych stwarzał.
Poza tym pamiętajmy, my ten obóz dopiero zaczynamy, mecz z Rosją jest za kilka dni. Od początku było wiadomo, że w tym meczu i tak nie zagrają wszyscy zawodnicy, zwłaszcza dostaną wolne ci najlepsi, można powiedzieć. No i Piotrka też na tym meczu nie będzie. Obejrzeliśmy ten film, myślę, że się podobał. Myślę, że się podobał piłkarzom. Na pewno taka produkcja w tym momencie, w jakim jesteśmy, czyli tuż przed Euro, która tło tej historii to jest też właśnie tło piłkarskie, nawiązujące bezpośrednio do reprezentacji Polski, więc myślę, że film druga połowa może się spotkać z dużym zainteresowaniem widzów, przede wszystkim, którzy są spragnieni kin, jak ja sam, jestem wielkim kinomanem. Jeszcze przed przyjazdem tutaj muszę od razu pobiegłem do kina, jak się tylko otworzyły. Więc fajna rozrywka, fajny wieczór, ale praktycznie po napisach końcowych wszyscy poszli spać, bo wiemy, że trening jest wcześniej o 10 rano. Wczoraj trener Sousa w podcaście na Łącz Nas Piłka wspomniał takie zdanie, że macie taki pomysł, żeby wprowadzić w Gdańsku na kilka sesji treningowych kibiców. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, to już jest praktycznie potwierdzone. Będziemy trenować, jak wszyscy wiemy, na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Będziemy trenować na Arenie Gdańsk. Tutaj miasto Gdańsk bardzo mocno nam pomaga i miasto wzięło na siebie organizację tych otwartych sesji treningowych. Planowane jest wpuszczenie na każdą z nich około 5000 kibiców. Będą to najprawdopodobniej sesje realizowane po meczach, czyli jak wrócimy z Sankt Petersburga po meczu ze Słowacją, jak wrócimy z Sewilli po meczu z Hiszpanią. I pierwsza sesja będzie jeszcze przed pierwszym meczem ze Słowacją.